Zupełnie niezimową aurą rozpoczęły się ferie w naszym regionie. Sprawdźmy, jak zapowiada się ta najbliższa pogodowa perspektywa. Magda Meryń, witam, zapraszam na szczegóły prognozy. Pomorze pozostaje w zasięgu klina wyżowego. Jutro centrum wyżu przesunie się nad Mołdawię, a my w takim układzie odczuwać będziemy napływ ciepłego, jak na tę porę roku, powietrza z południowego zachodu. Po dwóch dniach ładnej, już prawie wiosennej aury, ze środy na czwartek obejmie nas niższy znad Skandynawii. Pojawią się opady i zrobi się chłodniej. Ta noc upłynie przy małym zachmurzeniu z rozpogodzeniami do bezchmurnego nieba. Termometry minimalnie wskażą od 0 do 3 stopni przy umiarkowanym wietrze. 1029 hektopaskali to aktualna wartość ciśnienia, które nieco się obniży. Wtorek zapowiada się dość pogodnie i choć na niebie będzie trochę chmur, to okażą się one zupełnie niegroźne. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 4 do 6 stopni. Podmuchy wiatru będą słabe lub umiarkowane. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hektopaskali i nadal powoli będzie spadać. Na Bałtyku południowo-zachodni wiatr, nocą powieje z siłą do 5 stopni w skali Beauforta, natomiast jutro nie przekroczy 4 stopni w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.